kolejny powód, żeby znać jiu -jitsu. No bo koleś jest niewidzialny, tak? No walkę bokserską na pewno z nim przegram, bo go nie widzę, ale jak tylko się szczepimy w parterze, udusi się go tak samo jak to był widzialny. Tak tylko mówię. The Invisible Man czyli Niewidzialny Człowiek. To film Leigh scenarzysty pierwszej piły i reżysera filmu Upgrade, który opowiada nam tutaj historię granej przez Elizabeth Moss, Cecily Cass, kobiety, która próbuje uwolnić się od toksycznego związku. Gdy wreszcie ucieka od swojego bogatego chłopaka psychola, słyszymy, że ten popełnił samobójstwo, ale jak tytuł sugeruje, nasza bohaterka zaczyna mieć wrażenie, że prześladuje ją ktoś niewidzialny. No i idąc do kina byłem zafascynowany możliwościami. I zastanawiałem się po pierwsze, czy film pójdzie w kierunku trylogii apartamentowej polańskiego, o której dopiero co mówiłem. Czyli że to będzie jeden z tych filmów, gdzie wszystko będzie się dało wytłumaczyć logicznie, że... Czy on jest naprawdę niewidzialny, czy to może paranoja? No i już mogę powiedzieć, to żaden spoiler, że nie. Po prostu w filmie jest niewidzialny koleś, który ją prześladuje. Znaczy, bo my to wiemy po prostu nawet przed samą bohaterką, nie ma żadnych wątpliwości. No, jakby ktoś na koniec powiedział, że to wszystko paranoja, to, to niestety, ale film nie ma sensu. Ale może to i dobrze, bo tak to przy każdym zdaniu musiałbym powiedzieć, Eee, nie podobała mi się ta scena, jak bili się. Chyba, że to była paranoja. Nie, no, Liwanel nie bawi się w Polańskiego. Oczywiście są rzeczy, które, których nie mówi nam od razu, ale generalnie rzecz biorąc, film jest dosyć oczywisty, jeśli chodzi o to, co się w nim dzieje. I oczywiście mamy cały ten klasyczny, frustrujący drugi akt, w którym różne rzeczy dzieją się naokoło naszej głównej bohaterki, a tylko my znamy prawdę, Jona, i reszta świata jej nie wierzy. I muszę Wam powiedzieć, że zaskakująco podobał mi się Niewidzialny Człowiek. I to jest dla mnie przykład piękna w prostocie. Znaczy, podobnie jak przy poprzednim filmie reżysera. Przy Upgrade, który Nota Bene gorąco polecam, jeśli nie widzieliście. Bardzo prosty, fajny film science fiction akcji. Oba te filmy mają wspólną cechę, to znaczy, są to filmy science fiction, ale zrobione na małą skalę. To znaczy, to nie jest świat Blade czy coś w tym stylu, tylko mamy jeden mały, prosty koncept i naokoło niego dzieje się akcja. Także prosty scenariusz, ale działa. Mówiąc działa, mam na myśli, że na pewno ten film wymaga od widza sporego zawieszenia niewiary. To znaczy, bez wątpienia nie da się wytłumaczyć logicznie wielu rzeczy typu. No dobra, kolejny jest niewidzialny. I to jakoś tak zrobiony, że nawet cienia nie rzuca. Po prostu go nie ma. Okej, okay, science fiction, technologia w przyszłości w filmie jest powiedziane w ogóle, że jest bogatym specem od coś z optyką, więc... no dobra. Niewiara zawieszona, suspension of disbelief okej, okay. ale dlaczego nie wydaje żadnego dźwięku? Stukilowy chłop na oko w tym jeszcze sprzęcie. Co, no nasza bohaterka w kompletnej ciszy, w kompletnej paranoi na zasadzie kroczek po kroczku na drewnianej podłodze skrzypi, a on co? I zresztą jest trochę takich scen, których chyba to wyrzucę z siebie, ale na koniec powiem, to będzie spoilerowo, nie będę psuł zabawy jakieś tam sceny konkretne opisując, więc na sam koniec po ocenie powiem i opowiem. No ale jak się już zaakceptuje ten fakt, że film jest dosyć kliszowy i przewidywalny, i momentami nielogiczny, no mam mnóstwo takich małych głupotek, to generalnie jest bardzo solidny, wchodzący w terytorium horroru thriller psychologiczny. I nawet powiem wam, że jak się skupimy na plusach, to jest co wymieniać, bo chociażby główna rola Elizabeth Moss, jest po prostu fantastyczna. I to jest choroba bardzo niedoceniona aktorka. Mam na myśli to, że bo na przykład po filmie Hersmel z zeszłego roku i paru innych rolach też drugoplanowych, mogę powiedzieć, że jest fantastyczna i właśnie cieszę się, że dostała główną rolę i mam nadzieję, że znowu, znaczy dalej będą ją tak obsadzać. Natomiast większość z Was pewnie teraz się zastanawia, kto to jest, albo z czego ją znam, albo gdzieś tam ją widziałem. No właśnie, a ona naprawdę zasługuje na bycie tą no Elizabeth Moss no to przecież wiadomo, że jest super, nie? I tak naprawdę jedyne co ją w tym filmie hamuje, to jest lekko mało ambitny scenariusz. Chodzi mi o to, że ona perfekcyjnie oddaje PTSD, czyli ten stres pourazowy po wyjściu z toksycznego związku, gdzie była męczona, dręczona, prześladowana i tak Paranoję związaną z tym, że jest dalej prześladowana, wszystkie różne emocje związane z tym, co się dzieje w filmie, że ludzie jej nie wierzą, że ktoś bliski cierpi na jej oczach i ona nie może nic z tym zrobić. Jest mnóstwo takich elementów, które jakby to, jak ona jest zdewastowana fizycznie i psychicznie w tym filmie, to widzimy, czujemy, po prostu oddaje to perfekcyjnie. Oczywiście są też momenty, gdzie podejmuje walkę i no, jest kapitalna, jest po prostu bardzo, bardzo wielowymiarowy ten performance na zasadzie idealnie weszła w tą rolę i oddała wszystko, co trzeba. Zresztą ona momentami, no specjalnie, wygląda tak nieapetycznie w swojej sytuacji, że ja chyba wiem, czemu tak naprawdę on nią stalkuje. Całą tą technologię wykorzystuje akurat do tego, żeby popatrzeć na dobre aktorstwo. Byłaby to, moim zdaniem, jedna z najlepszych kobiecych ról ever, jeśli scenariusz byłby trochę ambitniejszy i... No, właśnie, dał jej pole do popisu. A tak, niestety, na pewno podobnie jak Tony Colette, w Hereditary będzie zapomniana, jeśli chodzi o nagrody i tym podobne. I my pamiętamy. <grym> no i dodatkowo muszę pochwalić reżysera, ponieważ po upgrade'ie i teraz w tym filmie muszę powiedzieć, że jestem fanem Liwanela, to jest Australijczyk w ogóle, który dla Blam właśnie kręci tego typu filmy. Znaczy, pff, drugi raz. Ale uwielbiam chociażby to, jak on reżyseruje akcję. On jest jak. Tancerz prowadzący partnerkę w idealny sposób, to jak prowadzi kamerę i nas przez sceny akcji. Ponieważ z jednej strony pokazuje te sceny bardzo dynamicznie, ale z drugiej strony przejrzyście. Naprawdę świetnie się ogląda po prostu akcję w jego wykonaniu. I dodatkowo odwalił kawał dobrej roboty w scenach, w których niby nic się nie dzieje. No bo właśnie, jak pokazać, że jest ktoś niewidzialny. I Liwanel używa tutaj... Prostych, oczywistych, skutecznych sztuczek reżyserskich, czyli na przykład zostawia w kadrze wolną przestrzeń. Tak, znaczy, kręci trzy osoby w kadrze, tak jakby tam były cztery, albo dwie, tak jak byłyby trzy. Albo na przykład oglądamy całą naszą bohaterkę, ale jest szeroki kadr, i w drugiej stronie, no, pff, no patrzymy w pustą przestrzeń, a czujemy, że ktoś tam jest. Oczywiście mamy wszystkie takie elementy, typu mamy ujęcie na bohaterkę, potem ujęcie na drzwi. I gdy mam ujęcie na drzwi, niby patrzymy na pustą przestrzeń, ale my wiemy, że on tam stoi i patrzy. Jak się na tym zastanowimy, przecież tam nikogo nie ma. Jak kręcili film, to kręcili puste drzwi. A ja jestem przekonany przez te dwie godziny, że patrzę na kogoś, więc, no to jest po prostu skuteczna reżyseria. I to, w połączeniu z jej świetną gorą aktorską i pewnymi wydarzeniami, prawda, w scenariuszu, sprawia, że cały film naprawdę trzymał mnie w napięciu. Nawet jeśli był momentami naiwnie, naiwny i kliszowy, to mimo wszystko czułem to. Czułem to, że jestem z Eliza, nie mogę się wysłowić. Eli Bazet. Elizabeth Moss. W sytuacji, w której cały świat jest przeciwko nam. Wszyscy myślą, że zwariowała. A ona nawet nie wie jak walczyć z tym facetem. Koleś jest kuźwa niewidzialny, a jeszcze scenarzyści oszukują i nie wydaje dźwięku. Także jakaś część mnie żałuje, że film nie poszedł w zupełnie inną stronę i na przykład nie pozbył się tych wszystkich klisz po to, żeby odwrócić stereotyp tego scenariusza. Ten taki szablon, który dokładnie wiemy jak będzie wyglądał od początku do końca, żeby w ogóle w trzydziestej minucie pójść w jakimś nowym kierunku i zrobić coś absolutnie innego, ciekawego. Nie, film idzie szablonem, ale skutecznym, dobrym, działającym. Tylko no, po prostu dzięki temu jest to zaledwie dobry film, a nie jakieś arcydzieło. Natomiast jeśli jesteście w stanie zawiesić swoją niewiarę, nie czepiać się każdej głupotki, bo jest ich sporo i po prostu chcecie przeżyć dobrze zagrany, dobrze wyreżyserowany thriller psychologiczny, w którym jest niewidzialny koleś, to to działa. I oczywiście pojawią też się głosy, że film mówi metaforycznie właśnie o toksycznych związkach, prześladowaniu i tak dalej. I muszę powiedzieć, że znaczy tak, oczywiście, że to wszystko można odbierać właśnie jako taką metaforę jakichś takich życiowych sytuacji, ale generalnie rzecz biorąc to ten film nie wprowadza, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, nic nowego. Jak dla mnie, ja się bardziej skupiałem na tym, że to jest taki a, prosty, fajnie zrobiony thriller właśnie. Tak? No i na zasadzie nie, nie szukałbym tutaj, wiecie, tak jak właśnie u Polańskiego, że jest o paranoi. No, jest, ale... A. Na koniec mogę jeszcze powiedzieć, że efekty specjalne bardzo mi się podobały, właśnie interakcji ludzi z niewidzialnym człowiekiem. ponieważ to jest, mówię, niskobudżetowy film, on jest kręcony w Australii, jakby. Wiadomo, że to nie jest, wiecie, Avengersi, już to będą nie wiadomo, jakie efekty specjalne, ale te sceny, w których coś się dzieje, moim zdaniem, są zrobione fajnie. I to się wiąże z tym, że Lewanel umie kręcić akcję, to wszystko fajnie wygląda, i efekty raczej. Yy, no jakby dodawały, dodały uroku temu filmowi, ponieważ fajnie, dobrze był zrobiony po prostu, tak? Nic skomplikowanego jak cały ten film, ale fajnie się to oglądało i powiem jeszcze tylko jedną rzecz, że film mógłby być z 15 minut krótszy, nie zaszkodziłoby mu to, ale te dwie godziny z hakiem zleciały i bardzo szybko, więc jakby... Ode mnie dostanie The Invisible Man. 7 na 10, myślałem na początku nad wyższą oceną, film podobał mi się bardziej, ale im więcej o nim myślę, tym więcej głupot przychodzi mi do głowy i po prostu no, no nie mogę. No dobra, i teraz spoilery, znaczy spoilery, no, nie będę zdradzał zakończenia filmu, ale jakieś tam poszczególne sceny ze środka filmu właśnie, co uważam za głupotę. Jeśli kogoś nie obchodzi ten film, to śmiało, nie? No bo na przykład mamy scenę, gdy nasza bohaterka śpi u kumpla, taki w ogóle mega przystojny, przypakowany, Afroamerykanin policjant, więc jakby tutaj myślałem, że będzie jakaś fajna akcja związana z biciem się z niewidzialnym człowiekiem. No, poniekąd jest, ale w sumie nie za bardzo na koniec. I ona śpi w łóżku z jego córką, na zasadzie tam jeszcze ledwo pełnoletnią, czy niepełnoletnią. Nie, chyba jeszcze przed 21. No i mamy typowe sceny, że on ich w nocy stalkuje, ściąga z nich kołdry. I generalnie nasza bohaterka się budzi i widzi, że kołdra leży. Chce ją pociągnąć z podłogi, ale nie może, bo coś na niej ewidentnie stoi. I scena wygląda tak, że ona krzyczy po chwili takiego czy ja prze dochodzi do kurpa, on tu jest i rzeczywiście krzyczy na zasadzie tam, nie pamiętam jak się nazywa ten policjant, ale Romek, pa chodź tu, bo tutaj a, a. i w sekundę on wbiega, rozgląda się ten i generalnie mamy typową kliszową scenę typu, on tu jest, jest niewidzialny a on mówi kochanie, Cecylia czy jak oni tam na nią ses chyba mówią w skrócie w tym filmie Przecież, no wiecie, ona ma stres pourazowy, jej chłopak nie żyje, bo w sensie popełnił samobójstwo, ona jest w paranoi, jeszcze jest noc, więc pewnie ma koszmar senny. Takie wiadomo, że powie, słuchaj, nie ma tego niewidzialnego człowieka tutaj, tak? To, co ona powinna zrobić, to zamknij natychmiast drzwi, bo on stał w drzwiach mniej więcej, więc zamknij drzwi i wszyscy chodzimy po pokoju tak. <laughs> I pod, pod łóżkiem, tak? No wiadomo. Kurna, film by się skończył w tym momencie. Albo właśnie to był ten moment, tam początek drugiego aktu, kiedy film mógł po prostu, jak, powrócić do przyszłości, taką odnogę zrobić i pójść w zupełnie innym, nieszablonowym kierunku. Bo właśnie, w pierwszej scenie on by powiedział, tak jak w Get Out, no nie? Gdzie ten kumpel mówi, słuchaj, oni na pewno wstąpią zamordować tam coś. <noise> to tutaj powinno być, no dobra, to sprawdźmy i... O kurwa, on tu stoi, rzeczywiście. I film mógł pójść właśnie w kompletnie inną stronę, no ale nie poszedł. No i mamy oczywiście takie momenty, typu, w pewnym momencie ona ucieka z domu, w którym ten niewidzialny tam z nim walczyła praktycznie, oblała go w ogóle mlekiem. On się wytarł z tego mleka, tak, że nie ma śladu, ale nieważne. W każdym razie, nie, sorry, mlekiem, farbą, <grym> mlekiem. No nieważne, w każdym razie ona wzięła ubera i pojechała do jego mężczyzn, czyli do jego posiadłości tego domu, jak tonego starka z Iron takiego na zasadzie wielki, fajny dom na wzgórzu z widokiem na morze, i znalazła tam drugi kostium, zresztą go ukryła i tak dalej, bla bla bla. Ale co jest najważniejsze, to że on w tam, mimo że jechała Uberem i ten chyba uberzysta, jeśli mogę tak powiedzieć, kierowca, powiedział, że u daleka droga na zasadzie, bo to gdzieś kawał drogi. I on, jakby jak ona jest w tym domu tam 5 minut dopiero, to on ją tam znajduje i się znowu biją, z nią, znaczy, on jest cały czas niewidzialny. I jak ją uziwa cudem, no jedyna możliwość, żeby ich tak złapał, no bo samochodu nie ma niewidzialnego, nikt by go nie podwiózł, bo jest niewidzialny. No to albo jakby podjechał drugim niewidzialnym samochodem, że komuś może ukradł, ale to byłoby problematyczne jak, kiedy, co, ten drugi kierowca może by to zauważył. Takie dużo pytań się pojawia, albo na przykład jakby był u nich na dachu. Ale znowu, jakby wskoczył na dach tego Ubera, no to przecież by czuli, że 100 kilo nagle wskoczyło na samochód. Jakby niewytłumaczalne dla mnie. No i oczywiście mamy takie rzeczy, że... Zaczyna psuć jej życie, i na przykład wysyła jej siostrze maila, taka wiadomość, na zasadzie trzy akapity o tym, że nie chce jej znać, i w ogóle takie życiowe, wiecie, brudy, wyrzuca. I od razu sobie pomyślałem, i tak, ona przychodzi do tej siostry, i na zasadzie siostra otwiera drzwi, co tu chcesz w ogóle? Przecież nie chciałaś mi do... znać w ogóle, wysłałaś mi rano maila. I to jest sytuacja, w której mówi się, słuchaj, no nie wysłałem ci żadnego maila, mówię ci, że mój facet nie prześladuje, no on się wpłamał na jego kompa. Jakby, nie chce mi się w to wierzyć, że ta siostra by tak, Fuck you. Na zasadzie nie, wiecie, zero jakiegoś takiego zrozumienia, próby zrobić. jakby... Nie mówię, że to jest niemożliwe, bo może był jakiś zatarg w przeszłości, po prostu teraz mówi fuck you, ale jakoś mi się nie wydaje. Zbyt łatwo pewne rzeczy temu czarnemu charakterowi przyszły, jeśli chodzi właśnie o jakieś takie... No, ale dobra. No i oczywiście mamy klasyczne momenty, które mnie osobiście denerwują, typu jak na początku filmu ucieka z tego wielkiej posiadłości, i ta siostra na nią w lesie miała czekać i ona wsiada do samochodu i widać, że ucieka w środku nocy od faceta, biegnie na zasadzie, mówi Go, go, drive! A tamta Co się stało? What happened some? What's going on? Na zasadzie takiego w ogóle chillowo I to jest moment, który miał ja mówię Chyba jeść, <grywa> A nie, no co u ja Ciebie? Dlaczego ucieka w środku nocy? takie... Mm, oczywiście jest to zrobione po to, żeby on wybiegł za nią i walną ręką w szybę, i wiecie, stłuk szybę boczną i tak. Żeby była dramatyczna scena akcji, ale normalnie ktoś by zobaczył, że wsiada szybko mówi, jeść, to by, kurwa wdepnął w ten pedał gazu chyba nie? No i podobna scena jest na koniec, gdy w psychiatryku walczą wręcz i tam na zasadzie 20 strażników po kolei dostaje w pierdzie pana niewidzialnego. I w paru momentach jest taka scena, znaczy jest takie ujęcie, gdzie po prostu widzę, że Elisabeth Moss jest na zasadzie przykucnięta, pistolet leży 20 cm od niej, a ona tam coś krzyczy do kogoś, że uważaj za tobą stoi, weź pistolet, strzelaj. <grym> no ale to wiecie, no, to, to jest właśnie ta szablonowość, kliszowość i, na, i naiwność, brak logiki w tych, tego scenariusza, na którą trzeba przymknąć oko, albo nie trzeba, no nie wszystkim musi się film podobać. Także <grym> mógłbym jeszcze małych pierdół trochę powymieniać, ale wyrzuciłem z siebie to, co najważniejsze, więc. Uff, mogę spokojnie spać. Czekam na wasze komentarze. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Pomarzekajmy o filmach.